Co to kurczaki jest? O kurde, to koniec. Nadchodzi. Así que tú querías, chingalín. Aquí te traigo tu borombón, mamá. Dobra, wchodzę. Pamiętasz plan, czy nie? Tak, wszystko jest okej, okay, bądźcie na pozycjach. Dzień dobry, hola amigo! Hola, es hebe liebe, liebe dos you. If you miss ar, liebe hola amigo. Ich hobe hopes you. Aaaa, celoty! Dobra, Matrix, możesz wchodzić. O nie, oceloty. Uraty mnie. Wejść, proszę wejść, to proszę stąd wyjść. Dobra, wypuściłeś go? Dobra, czekajcie, patrzę. No, konflikt, dawaj. Tędy, to tutaj, wyważaj. Dobra, włazimy, wchodźcie, dawać. Dobra, to tutaj. No dobra, tylko teraz to znaleźć, nie? Tak, czekajcie, szukam konflikt, dawaj. A tak w ogóle to spoko, że nie ma tu żadnych ochroniarzy. Dobra, ej, chowajcie, stop, dawać tutaj. Ktoś tam jest. Ktoś tu wbił. Ktoś tu wbił. Akcja pistoleciu, proszę stać! Pistoleciu! Jaki ty masz ciężko? Dobra, będzie załatw to. No, spoko. No, ładnie. Tak, dzisiaj akurat chyba użył największej mocy. Atakuje bardzo ładnie. Chyba ćwiczył zęby. Uciekamy, zorientowaliśmy się, że tutaj jesteśmy. Dobra, spadamy stąd, dawaj, konflikt pilnuj. A to co, chyba zaczyna atakować. Pokażmy się z najlepszej strony. Ej, aż tak? No jasne. Konflikt, przysyłaj samolot. Dobra. Okej, konflikt mał... Dobra, trzymaj mięciar, trzymaj Matrix. Dzięki. Jak mówię, pokażmy się z najlepszej strony w końcu, jesteśmy The Crew. Wbijamy, chłopaki, dawać na górę. Dobra, właśnie strzelamy w to. The Crew, proszę się zatrzymać, jednostka The Crew. Zatrzymać się, The Crew, nawet nie atakuj. Wchodzą od tyłu, atakujcie, lecę tam. Stać tutaj, The Crew. Teraz nie uciekniesz. Nie ucieknę, powiadasz, ale ja jestem z The Crew. Mogę robić różne rzeczy. Wiesz, jakie mogę na przykład robić rzeczy? Ja nie chciałem. Dobra, u mnie już wszystko załatwione, jak u was? No, załatwione. U nas też. Dobra, chodźcie do samolotu, konflikt dawaj. Dobra, chyba wszystko zrobiliśmy, zatem elegancko. Ej, zaraz! To nie było nic energetycznego, V2. Ej, właśnie, bo zapomnieliśmy o tym. Konflikt znalazł tylko rzeczy, które były energetyczne V1, ale to jest wszędzie. Konflikt, znalazłeś coś? Nie! Dobra, czekajcie, przeszukam. Konflikt, weź mi tu, przeszukaj wszystko, może coś jednak znajdę. No jak, masz coś? Niestety nie znalazłem nic. Gwint, jak u ciebie sytuacja? Gwint. Dobra, coś poszło nie tak z słuchawką. Dobra, wracamy, konflikt, dawaj automatu. I nie wiem, robimy... O. Te słuchawki są głupie. Nie no, mówiłem ci, te słuchawki są najlepsze pod słońcem. No to dlaczego cię nie słyszeliśmy podczas misji? Zejdź za niebo, zabiję cię palaczem. Ja nie chcę znowu, przepraszam. Zresztą, zrobiliśmy w ogóle wszystko źle, bo gdyby Gwint był nad słuchawką i jego słuchawki by działały, to by nam powiedział, że w tym budynku nic nie ma. Szukaliśmy pół godziny, szukaliśmy w ogóle kilka miesięcy tą głupią energetykę V2, która miała mieć niby w tym budynku, a jej teraz nie ma, bo co? Nie, bo super, bo Gwint oczywiście sobie schował gdzieś słuchaweczkę i on nas zapomniał. Znakomicie, jeszcze brakowało tego, żeby ekipa zła do nas przyszła i znowu wsadziła do Międziara do tej głupiej celi. Musimy po prostu zacząć normalnie działać. Czemu konflikt zresztą nie znalazł tego nic? Może Clarence jest lepszym rozwiązaniem? Nie, mówiłem ci już 1000 razy. Clarence jest zły.
głupi, do bani. Cornflake jest o wiele lepszy i ma lepszą technologię. O, ale nie powiedzieć, że ocen to są słabe, nie? Chyba jedyna rzecz, jaka dzisiaj mnie pocieszyła, wiesz? No, to chodźmy do Media Expert i wybierzemy sobie jakieś nowe słuchawki. Nie! Lepsze. Ja zrobię słuchawki. Nie! Ja zrobię słuchawki! Ale ty się na tym nawet nie znasz. No i co z tego? Nauczę się! Do... nie! To jest bez sensu. Tak. Zejdź ze mnie. Albo cię zapiję super palaczem. No to posłuchajmy specjalisty. Więc jakie polecie słuchawki z Media Expert? Najlepiej takie, żeby działały. Ale wcześniej tak, znowu tak mówiłeś i kupiliśmy byle jakie słuchawki i nie działały. Nie wiem, ty dekru się sypie, to jest bez sensu w ogóle. Mamy problem ze słuchawkami. Właśnie, słuchawki to bardzo ważna rzecz w naszej ekipie, powinniście je kupić. Tak, a ty będziesz sobie siedział i udawał debila, nie? No, a Gwint dalej będzie udawał super kosmitę, nie? A Matrix dalej będzie udawał rycerza. Ale wy ciągle będzie używać Cornflake'a. No bo Cornflake jest lepszy. Dobra, to może ty zrobisz jakąś maszynę, co? No to może zróbmy, co? Nie, no to może ty. Ty. Nie, ale to może ty. Nie, najlepiej to będzie jak ty to wszystko zepsułeś. To może naprawdę. W końcu to zepsułeś. Nie, dobra, nie, koniec, stop. To jest bez sensu. Odchodzę. Papa. Kurna, w końcu sobie ten... Jeszcze tylko Matrix i będzie zajebiście. A ten system oszedł? To proszę, w pełni twoje życie jest chętnie. Proszę, odchodzę, pa! W końcu tak do mnie poszło. Dobra, jeszcze tego Int i odchodzisz. Tak, tego chcesz? Tak? Dobra. Wiesz co, odlatuję w kosmos. Moi ludzie cię dojadą, nara. Ale zajebiście. A, właśnie tak do mnie poszła. Jeszcze tylko... a, już nikt. Ale zajebiście. No nie odchodź, no nie odchodź, kurde, nie co tego chciałeś, co? To nie ja! No a kto mówił, żeby ta gnojowica sobie poszła? Ja nie wiem, nie? To nie ja! Zostaj sam w ekipie. Powiedzmy, ile masz kasy? No wiesz, to wczoraj jakąś babcię zastrzeliłem chyba, to mam razem 30 zł. No to fajnie. Codziennie za dekru i za całe opłaty płaci się mniej więcej 12 tysięcy złotych, więc no nie wiem, czy ci ktoś pożyczy, ale na pewno nie ja. Ja już spadam. Cześć! Nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź, please, nie no! Dobra, skoro i tak mam za mało pieniędzy, to też odchodzę, walcie się! Pum, 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 pum. Ej kurde! Jeszcze raz! Lot ma iść na ziemię! To ja już nie mówię. Ja po prostu nie powiem cześć, papa i Ena. Ja po prostu powiem jedno. Enry zaczął atakować i dekru już nie ma. Wojsko polskie, wojsko amerykańskie, czeskie powinno pomagać. Mamy sobie członka dekru. A wy wszyscy rozwalacie, nawet się go nie słuchacie. A on wie najlepiej. I wiecie co? Wasz super dowódca zrobi to, o czym marzycie. Spełni wasze marzenie, tylko proszę, powiedzcie mi, będziecie działać normalnie i będziecie słuchać członka The Crew. O czym marzysz? O, właściwie to chciałbym, żeby to wojsko zniknęło. Mówisz masz? Dobra, fajnie. Widzimy się, jak Enry nas zabije. Widzimy się w niebie. Radźcie sobie sami. Co to znaczy? Co to będzie? No, bez dowódcy nie ma furtki. Enry za jakieś 2 miesiące zaatakuje. Co działać? Dekru, już dawno nie słyszeliśmy się. Nie, nie mogę to zrobić. Muszę sam to zrobić. Ale Kapitanie, zgłaszam cię, że odchodzę ze służby. Ale z czemu? To, że skoro cała ekipa odchodzi, to ja też odchodzę. Jesteś tego 100% pewien? Tak, jestem pewien. Zatem, no, złóżmy przysięgę. Freyhau! Freyhau, możesz iść. A można wiedzieć po koleżeńsku, jakie masz plany? Coś, co pan nie może wiedzieć i dlatego muszę iść do budynku The Crew. Teleportacje w czasie mają skutki oboczne chyba. Jednostka The Crew. Widać z powrotem. Kurde, jednostka The Crew. W ogóle się to nie zmieniło. Ale dobra, podróż w czasie. Czubko, machina.
Dobra, jak to się, uruchamia? To, tutaj przycisk. Nie, to sobie powiedzcie. Coś tutaj może. Kurczaki, nie, jak to uruchomić? O, trzeba się z nim skontaktować. Mój telefon. No dobra, no to lecimy na Turkan. Okej, okay, odpalaj silniki, trzeba zobaczyć te wroty. Lecimy. Okej, okay, jednostki z tyłu, jednostki z przodu. Dobra, wszystko działa, włączyłem. Okej, okay, rozpoczynamy odliczanie. 3, 2, 1. Win, mogę sobie lecieć? Matrix? Tak, tak, troszkę się zapuściłem. Dobra, Dekrów wzywa. Wyglądasz jak żul z Podmieścia. A ty wyglądasz... Wygląda tak jak samo. Dobra, Dekrów wzywa? Tak, bo Endry zaczął atakować, no i potrzebna jest ekipa. No to jak? Wchodzisz to? No dobra. Zreaktywujmy Dekrów. Halo, jest tam ktoś? Oprócz tej głośnej muzyki? Witam, drużniku basu. Jestem Jędziar, służący Lewoniera. Czego oczekujesz od nas? Albo od Lewoniera samego? Miedzie, kurde, stary, chodź! Nikt ci tu tyle, kurde, nikt ci dawno nie widziałem. Nie dotykaj mnie z boku. Powiedz, czego chcesz, albo cię... Będę miał zamiar wypieprzyć z tego miejsca, okej? Okay? Dobra, dobra, spokojnie. Chcę porozmawiać z Lewonierem tylko. Lewonierem? No. No bo to jest dom Lewoniera. No. Nie. No i właśnie chcę porozmawiać z Lewonierem. Nie, to ja z nim porozmawiam. Zaczekaj, podróżniku lasu. Przynajmniej jak widzicie tą muzykę, jest strasznie za głośno. Nie! Nie! Chodź, nie wyciszaj tej muzyki, zostaw ją w spokoju. Musimy iść do Lewoniera, chodź za mną, podróżniku. Okej. Okay. Tak, no i to jest bardzo ładnie, ja ci powiem, Hermenegildo. Wydaje mi się... No! Przyszedł Matrix! Ja cię przeproszę na chwilę. Mówiłem ci, żebyś się nie dar przy niej. Kto tu jest? Wygląda jak jakiś żul. Ma jakąś wielką brodę i mówi, że jest Matrix. Poczekaj. Dobra. Conflake, pilnuj mnie. Czego od nas chcesz? Po co przyszedłeś do nas? Spokojnie, lewy, to ja. Matrix, pamiętasz mnie? Ta, Matrix, jakiś żul mi tu przyszedł, zaraz będziesz się rozbierał pewnie przede mną. Po co tu przyszedłeś? To ja, Matrix. Nie. Stop! To ja, co senia ci... Ty, to jest Matrix, nie zabrać podłogi. Myłem. No to Matrix, człowieku, ty ulańcu. Co ty ze sobą zrobiłeś? Tak, wiem, trochę się zapuściłem, ale słuchaj. Reaktuję The Crew. Co? The Crew reaktywujesz? Co? Po co? Chyba zapomniałeś się, że przeteleportowaliśmy się w czasie i N za 2 miesiące będzie atakować. No tak, pamiętam. Teleportowaliśmy się z powrotem 5 lat przed atakiem Enrego do 2019 roku i wiemy o tym, że Enry będzie atakował, ale my nie damy rady. The Crew działa świetnie, tylko że przez słuchawkę i pana Miedziara rozsypało się. No i co ty chcesz zrobić? No nie zniszczymy Enrego, no, nic nie da rady, no. On jest za ciężki, zbyt potężny. A nie próbowaliśmy jeszcze bardziej się cofnąć w czasie. To ma sens. Lewonierze, za 2 minuty masz zaproponowany taniec z kolesami. To proszę? Nie zwracaj Idziesz? Uwagi na to. Idziesz? Powiedz, że będę za kilka lat. Dobra. Mamy misję w The Crew. Idź, idź. O, dobra. Powiedz mi, co się z nim stało? Chodź na balkon, trochę ci poopowiadam. Pamiętasz tą akcję, co się działo w The Matrix Serial i tak dalej, jak wtedy pomagałeś Lee Crew, nie? No to trochę no. Się... Jednak były skutki uboczne. No i teraz jest debilem i wydaje mu się, że jest moim służącym. No ale wiesz, w końcu mieszka w moim domu, więc... To jest twój dom? Tak, wykupiłem jakieś miasto włoskie. Fajne, nie? No dobra, masz jakiś samolot czy coś? Bo my już możemy lecieć. Człowieku, ja tu przyszedłem na piechotę.
Cornflake, przygotuj samolot. Jakiś bezdomny przyszedł na piechotę. A, i przygotuj międziara. Lecimy. Ale nie chcę, nie chcę, nie chcę, ja nie chcę. Lecimy, nie chcę. No. Ale nie, buchy, nie chcę. Nie, no. Nie. No. Nie. Bo wezmę bambusa. To jest siądę. Nie pytaj. No i proszę, no jesteśmy w The Crew. Oj. Tu się nic nie zmieniło, ty. Myślałem, że tu będzie jakoś zalane czy coś, a tu nic, zupełnie nic. Międziar, pamiętasz to? Bambus odchodzi. Zaczynajmy. Dobra, musimy przeszukować tak. Miejsce docelowe, czas i oraz służebne. I użyć tylko czasu, aby teleportować się do pewnego miejsca. No co, zaczynamy? Ale ty tak chcesz zacząć? Tak, no tak, po prostu. No, ale nie chciałbyś może... No wiesz, ja nie mówię, że nie, ale... Skolić brodę? Wyglądasz jak żul. Dobra, zaraz wracam. Okej. Dobra, musimy zacząć od tego, w jakie miejsca się teleportujemy. Ja już wszystko przyszykowałem, więc nie musicie nic szykować. Gwint, polecisz wraz ze mną do bazy, do czasów, kiedy był pierwszy atak w The Crew 1, czyli rok 2017, końcówka roku 2017, i pomożesz mi i właściwie po prostu spróbujemy zastopować i powiedzieć chłopakom, żeby uważali na Enrego, a także spróbujemy po prostu unicestwić Enrego. Matrix, polecisz na Turkan, lecisz na Turkan do czasów, kiedy było The Crew 2 i szedłeś mnie wraz z Satem Matrixem uratować. Będziesz musiał po prostu zepsuć wszystkie przewody w bazie Enrego, jakie się znajdują. Międziar, teleportujesz się do czasów, kiedy poznawałeś dopiero wioskę ocelotów i jak cię cali oceloty przejęli, skąd, jak ty jest, jak wtedy byłeś tym ocelotem. Czyli to będzie 2018 rok i to będzie końcówka grudnia. Teleportujesz się tam i po prostu próbujesz zrobić wszystko, aby oceloty cię szanowały, ponieważ teraz cię nie szanują. I będziesz próbował także, aby świnie zaczęły szanować ocelotów, a oceloty świnie. Wszystko wiadomo? Chyba możemy zacząć się teleportować. Na pierwszą fazę pójdzie Gwint wraz ze mną. No to co? Widzimy się za chwilę. Matrix umie to wszystko skonfigurować, ty lecisz jako ostatni. Dobra, dawaj Gwint. Dobra, ja tu wpisuję komendy. 3, 2, 1, już! Bo zniknął. No, on się przetowrotował w czasie. Za klimat podeszł mi. Dobra, teraz Miedziar. Miedziar, do maszyny. Za klimat. Miedziar, zaraz przeteleportujemy się w czasie. Czy jesteś gotowy? Tak, jesteś. Już się teleportuję. 3, 2, 1. Automat. 3, 2, 1. Dobra. I widzisz, tam jesteśmy. Pamiętasz, podchodzisz, nie mówisz nic, nie możesz się odzywać, ponieważ mogą wtedy zadziałać różne problemy. Po prostu próbujesz ich powiedzieć im, że nadchodzi czerwony hak i żeby się przemieszczali w różne miejsca. Jeśli ciągle będą się przemieszczać w różne miejsca, niż takie, jakie ma zaznaczone czerwony hak, unikniemy ich. Więc chyba znasz plan, to leć do nich, a ja lecę do starej jednostki The Crew. Muszę trochę coś przerobić w Clarensie. Dobra, widzimy się potem. Dobra, ja lecę na tamten budynek z Clarensem, pójdę się tutaj. Dobra, i my... To jest Midziar, będziemy... Matrix? A co jak przylecą duchy? Będziemy atakować, proste. A, dobra, to już przygotuję swoje... Dobra, przygotujcie się, ponieważ już biegną tutaj, biegną na nas. Nie możemy pójść w inną stronę, ponieważ rozwalą wszystko. Tu jest mniej ważny budynek, więc mogą go rozwalić. O kurde, ale to spalić. Jak chcesz wszystko z gotowości, twoje wojsko mam nadzieję, Midziar też. Dobra, to on! To jest pierwszy, atakujcie! Atakować! Stój! Jakiś on jest mocny! Lewie, on ma firebole! Jak ma firebole? Dobra, Mentry, trzeba go zabić. Okej, jeszcze jakbym zrobił to... Tak, dobra, to on. Clarence, weź tutaj podwyż. Dziękuję. Dobra, Clarence. Dobra, teraz pod samolot trzeba to podsadzić wszystko. To poczekaj, Clarence wbije te komendy. Dobra. Hej, Clarence, komenda the trouble. Identyfikowano. Okej, ustaw cel.
Unikaj czerwony Hulk, Red Hulk. Magma promieniowanie G. Hej, co ty tu robisz? Ja jestem tutaj, musiałem sprawdzić, ponieważ robot chyba był zepsuty i ja już muszę sobie... Ej, stój! Tak? Tak? Czy ty nie wyglądasz podobnie do mnie? Nie! Muszę spadać. Ej, stój! Clarence, kto to był? To był Ban! Jak ja? O nie, on to zrobił. Ja nie mogę, co on zrobił? No nie wierzę, mój wujek Steve. Ja nie mogę, Henry, pożałujesz? Co ty robisz? Nie wiem, coś co ty nie możesz wiedzieć. Ej, on mi patrzy! Nie patrz, nie patrz. Ej, on mi patrzy! Słuchajcie, czy mnie słyszycie? Mam zegar czasu. I nie zawaham się. O! O! Co ty zrobiłeś? Na jakiś czas on nie będzie się ruszać. Dobra. Chłopaki, spadamy stąd. Czekaj. Dobra. Już, szybko. Filip, weźmiesz te Matrixa, nie? On nie będzie brał. To cię teraz. Wojsko! Moje wojsko! No kurde, chodź! Co jest? Celoty? Co ode mnie chcecie? Boże. Witaj, podróżniku lasu. Jesteśmy oceloty i chcielibyśmy cię uratować z wielkiego świata świń. Znajdujesz się na terenie króla świń. On może cię zabić. Jeśli chcesz, możemy cię uratować, a wkrótce znajdziemy twoje wojsko. Tylko musimy pójść do wioski ocelotów, które niedawno zbudowałeś nam jako przysługę. Czy chcesz z nami pójść? Król świń? What the fuck? Idziesz z nami, albo cię zabiję. Chodź. A, dobra. Tu śpilnuj go z tyłu. Międziarze, czy to był międziarz z przeszłości? Tam chyba, tam. Idziemy. Dobrze. Tam, Jezus, marzenie pal! Słuchaj, teraz mnie słuchaj, słuchaj mnie, słuchaj, słuchasz, dobra, słuchaj mnie. Teraz przechodzisz lunetynację, zatem słuchaj. Zamknij oczy, otwórz buzię i słuchaj. Od dzisiaj jesteś kim? Królem ocelotów. Od dzisiaj mieszkasz u nas. I od dzisiaj nikomu innemu tego nie powiesz. Użyjmy pały mocy, aby zaczął nas szanować. Pało mocy, zrób z niego mieszkańca ocelotów. Aj, ua! Dobrze, ocelocie, możesz go wyciągnąć. Witajcie, mieszkańcy ocelotów, więc zatem gdzie król może mieć dom? Zapraszam za mną. Idziemy do izby wytrzeźwień. Dobra. Dobra. Spokojnie, to ja. Dobrze. Twój pokój jest w tamtym miejscu. Możesz iść spać. Widzimy się jutro. Jutro przechodzimy pierwsze misje na króla ocelotów. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Idę spać. Dobrze. Pokąpię się w ciepłej wodzie. Pali mnie. Dobra, to gdzie idziemy? Chyba mam zwidy. No nie, jutro mamy trening na króla ocelotów. Gdzie mam iść spać? Tam, idź już. Dobra, dzięki. Boże. Wow, wiedziałem, że Międziar to inna osoba niż ja. Niezniszczalny, no. No, on jest jakiś niezniszczalny, no. Co jest? Ej, co ty zrobiłeś? Ej, żyjesz? Matrix, żyjesz? Co się dzieje? Gdzie on jest? Międziar, patrz, no. Clarence, czy on żyje? Nie. Ej. O Boże. Agent jesteś? Mamy... Matrix Kino. Dobra, słuchajcie, musimy szybko wlecieć do bazy. Co się z nim stało? Nie wiem. Ej, Henry też zniknął. Czemu Henry zniknął? No nie wiem. Zniknął.
Dobra, dawaj szybko do statku. Dobra. Nie, co się stało? Co się dzieje? Pomóżcie mi! Konflikt, co się dzieje? Gwin mnie zaatakował. Zaatakowałeś go? Co się dzieje? Ja chyba... Nie. Konflikt, czy on żyje? Umarł. Jak umarł? Gwin go zaatakował. W przeszłości. Co? Dobra, Konflikt, szybko dawaj go do magazynu. Dawaj. Co? Jakiego magazynu? Czy to tak mnie uratowałeś? A myślisz, że jak? Jak cię wtedy zaatakował, no to musiałem jakoś to zrobić. No i przeżyłeś. Tyle, że ty... Zrobiłem coś, czego nie możesz wiedzieć. A teraz on i... On nie ma czegoś, co ty masz i nie wiem, czy się uda, ale według Konflika za 24 godziny powinien być sprawny, ale Konflik nawet tego nie umie, więc mówię to niepewnie. Dobra. Tak w ogóle to wiesz co? Ja to nie ja. Co? Ja to nie ja. Mówiłem, że więźniar to inna osoba. Jak inna osoba? Miałem siebie. Gdzie? U co lodu, rozmawiałem z nim. Z kim? No z Mindziarem. No to ty kto to jesteś? Jestem żółtym wojownikiem Jalines France. Gwinnik miał prawdę. Teleportacje w czasie mają swoje skutki uboczne. Dobra. Wracajmy, jutro będziemy znowu teleportacje. Musimy to w końcu dokończyć. Nie możemy pozwolić, aby Henry... zrobił to. Dobra. Ja idę. Matrix! Dobra, nie żyję, idę. Dobra, Conflake, a pokaż mi może datę urodzenia Enrego. Proszę bardzo. O, to już trochę ma w sobie. Dobra, a powiedz mi teraz dokładnie o której godzinie. Musimy... Wiesz zresztą, co to musimy. Proszę bardzo. Godzina to 19:43, lecz on się urodził na Turkanie, więc u nich to będzie jakaś może 12. Ale to może być 12 w nocy. Łobodubo! Czego chcesz? Słuchaj, mam idealny plan. Przeteleportujemy się wtedy, kiedy Enry się urodził. Zabijemy jego matkę i się nie urodzi. Ty, to ma sens. No! Ale to ma sens, Miedziel, w końcu zrobił... Ale zabijemy wtedy niewinną osobę. A w dupie to mam. Enry tam będzie. Enry będzie w brzuchu. Zabijemy brzuch. Dobra, to zabijemy tylko brzuch, super. Ha! Dobra. To zabijamy brzuch, teleportujemy się tam, zabijemy brzuch i tyle. To jest mój zajebisty plan, zabijamy brzuch i to ja idę, ja bardzo. Zabijemy brzuch! Co? Nie zabijemy brzuchu. Dobra, no i ostatnia szansa. Jak teraz nie uda, no to nie znajdziemy tego. Jesteście gotowi? Dobra. Poczekaj! Międziarz, czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra, możemy. Dobra. Conflake. Data 1923. Zidentyfikowano. W tej dacie urodził się niejaki Henry. Jego matka nazywa się Halsinka. No to co? Chyba możemy się teleportować. Dobra, Konfek, ustawiaj. Teleportacja za 10. Czekaj! Co z Mendrixem? Regeneruje się. Gwin będzie pilnował. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 2. Czekaj! Stop. A co by się stało, gdybym się bał? No ale się nie boisz. 1, 0, Konflikt, dawaj. 3, 2, 1, strzał. Dobra, to gdzie jest matka i brzuch Enrego matki? Ale my nie będziemy atakować jej brzuch.
poczekamy, kiedy Henry się urodzi. I po prostu, jak się urodzi, wezmą ją gdzieś, on będzie spał w nocy i wtedy go zabijemy. Nie możemy pokazać, że ludzie są źli, bo nagle wszyscy kosmici będą atakować Ziemię, bo ludzie są źli, bo zabili dla nich wtedy, no, władcę. Po prostu musimy obserwować. Dobra, dawaj się chowamy tutaj. No i czekamy. Konflikt będzie obserwował wszystko dronem. Przygotowałem chlebek, przygotowałem film. Będziemy oglądać w ogóle film Tajemnice Czasu, sobie przygotowałem. No, dobra, spoko. Fajny film w ogóle. Ostatnio oglądałem. No, obejrzymy. Tak, obejrzymy. Tak. O, zobacz, to on! Słynny gość, to on! No i ja do niego wtedy podchodzę, no i mówię: ha, 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 nie dotykaj mnie! A wtedy on mówi: wybierze! Dobra, nie. W końcu się na coś przydam, lewy. Śpi dobrze. Idę zabić matki brzuch lewego. Nie, Enrego, sorry. Ha, dobra, poszedł plan się. Urodziłem się. Tak, udało się! Teraz stąd odejdź! Jestem władcą! Jestem Henry! Daj brzucha, Sirko! Odejdź ode mnie, albo zacznę cię zabijać! Ej, ale czekaj... Czemu ty jesteś duży, a nie mały? Ty powinieneś być dzieckiem, ty właśnie się urodziłeś! Ty jesteś miedziarem. Tak, no jasne, że tak. Możesz mi powiedzieć, jaki miałeś plan? Słuchaj, miałem zamiar zabić brzuch twojej matki. U nas to tak nie działa. U nas ktoś się rodzi, to matka znika i zamienia się po prostu w urodzonego człowieka. Lecz jako, że ja jestem rasy Henry i moja matka także, to po prostu zamieniłem się w Enrego i jestem już dużym Henry. Nie ma małych Enrów. No i teraz... Możesz mnie złapać. Jak mnie złapiesz, to powiesz lewemu, że to ty to zrobiłeś, że złapałeś mnie. Czy chcesz mnie złapać? Dobra, ale musimy obmyślić wszystkie opcje. Powiesz lewemu po prostu, że... Mam pomysł. Powiesz lewemu, że rozwaliłem się dupsko, okej? Okay? Dobrze, idźmy już. Wow, co? Czemu się przytyl? Kto to jest? Stój. Konflikt, szykuj, konflikt. Miałeś być chowałeś Enrego, jak złapałeś Enrego? Stop! Jestem Latinius. To miałeś Enry! Słuchajcie, pomóżcie mi, jesteście mi potrzebni. Enry za niedługo zacznie atak, ponieważ on także się przeteleportował. Lecz ja się także z wami przeteleportowałem. Jestem Latinius i jestem władcą świata. Jestem jasnowidzem, a także mogę robić tylko to, o czym pomyślę. Więc jeśli pomyślę, że macie się zabić, to się zabijecie. O! Ale... Zabiję Enrego. Co ty zrobiłeś, kurde? No co, ja nie wiem, to miał być Enry, przecież wziąłem na zagrę. Dobra! Pomożesz nam? Tak! Ale bez żadnych sztuczek. Tak! Jestem przy okazji władcą jednego z zegarów. Jestem władcą zegaru myśli. Latinius. To jest więcej zegarów niż zegar czasu? Czy wy macie zegar czasu? Tak. Oddajcie mi go, albo wasz świat zginie. Za kilka minut on zginie, ponieważ mam wielkie promieniowanie i go wybuchnę. Dobra, konflikt, dawaj szybko. Szybko, konflikt, no. Międziarze, to jednak nie był Henry. No. Zatem, aby ożywić Matrixa, macie jedyny sposób. Wrócicie do miejsc, w których się teleportowaliście i to, co zaczęliście, to po prostu znikniecie. Tego nie może być. Wszystko, co się stało, ma się odstać. Henry niech zrobi to, co chciał. Ja wam pomogę z nim zwyciężyć. Walczyliśmy już z nim wiele razy. Mieliśmy ponad 6 bitew. Nikt nie wygrał. Macie mnie. Ja jestem władcą świata, a dodatkowo... O to, o czym pomyślę, to się stanie. Prawda,
dobra, panie Rafatu, pan pokaże nam zegar myśli, bo go jeszcze nie widziałem. A, jasne, przepraszam. Przepraszam, że nie pokazałem. Już pokazuję. To jest właśnie zegar myśli. Ładny, nie? Bardzo podobny do zegaru czasu. Dobra, a my musimy chyba działać. Idźcie po Mentrixa i wsadźcie go do przeszłości. Wtedy ożyje. I wtedy... Nie wiem, ktoś się z wami tepnie, nie wiem, powiedzmy, Levonier, tepniesz się tam i powiesz mu, że ma to zastopować. No dobra, chodźmy. Gdzie jest Mentrix? Co się z nim stało do chul... To Latinius go wziął. Szybko, Conflake, zamknij wszystkie drzwi, odetnij dostępy. Latinius jest zły, Latinius jest zły. Dobra, dawaj, Conflake, Mentrix, stój, Gdzie jesteś? Co on zrobił? Wiesz co, wydaje mi się, tak na moje oko, to chyba się tepnął, wiesz? Że ten lepiej nas zdradzi, no jakbym mógł tego nie działać. No. Ej, słuchajcie, Mentrix zajumał mi zegar myśli. Musimy uciekać, musimy szybko go zatrzymać. Macie, stój, to ty o tym nie wiedziałeś? Skąd miałem niby to wiedzieć? Myśleliśmy, że jesteś zdrajcą, czy coś. Nie! Właśnie do machiny. Lewy, tepaj się i pozwól Mentrixowi skończyć w dekru 1 mecha. Ty, Międzier, dokończ to, czego nie zrobiłeś. Idziecie. Dobra. A skąd ty wiesz, co ja niby robiłem? Ruszaj dupę, fajerze. Dobra. Konflikt za 3, 2, 1. Teleportuję. Tak, wszystko. Oczywiście pilnujcie przede wszystkim, aby mechy nie działał. Aby on go nie dotknął. Statystyki będą wysłane pod adresem. Oczywiście, więc tu tutaj. Tak. Dobra, dzięki, możesz iść stąd. Dobra. Clarence, wyślij mi statystyki, poproszę. Już daję. Szefie, a ja tak się zastanawiam. Jakbyśmy na przykład podłączyli tego mecha, co Mendrix chciałby zrobić, to jakbyśmy go podłączyli, to byśmy mogli łatwiej zdetalonizować tam akcję i to wszystko, co nam tam robią. Nie. Mech nie jest gotowy. Nie wiesz, na co tego mecha stać. On może zrobić zbyt wielkie zniszczenia i jeszcze zresztą nie umiemy go kontrolować. A, czyli nie? Nie. Dobra, bo się zastanawiałem, żeby go naprawić. Nie, nie naprawiajcie. No dobra. Jak tam statystyki ci idą? Clarence mi tutaj wszystko wysyła. Za chwilę będziemy wiedzieli wszystko o naszym przeciwniku. No to elegancko. Dobra, to ja idę. Dobra. No już nie wiecie wszystkiego. Czerwonego Hulka jakoś nie znalazłeś. A dlaczego? Dobra. Szefie, a jakbyśmy może użyli mecha? Rozmawialiśmy na ten temat przed chwilą, wiem, ale tak sobie myślę, że jakbyśmy go... Ja bym mógł go naprawić. Czy ty się przefarbowałeś? Na chwilę. Słuchaj, jakbyśmy tego mecha naprawili, ja bym mógł go przez chwilę po prostu uruchomić. On by działał, bym wsadził do niego Clarence'a. To wtedy by wszystko mogło działać, bym mógł go nawet kontrolować. Nie wiesz, jaką on dąży mocą. On ma zbyt wielką moc. Naprawdę mówię ci, żebyśmy mogli to naprawić. Ile potrzebujesz czasu? Kilka minut. To wystarczy tylko wsadzenie pendrive'a do niego. Gdzie on ma pendrive'a? To jest kobieta i on ma pendrive'a, no. Wcip. A, dobra. To ja powiem Mentrixowi, się chyba ucieszy. Będziemy wtedy lepsze morale. Dobra, spadam. Mentrix, podaj mi. Co ty na to, żebyśmy uruchomili twojego mecha? Ale przecież zrobiliśmy debatę, że nie uruchomiamy go. Przecież nawet agent mówił. Wiem, ale porozmawiałem z nim i powiedział, żebyśmy mogli to zrobić. Ja wystarczy, że wsadzę pendrive'a do niego. Clarence się uruchomi i będziemy mogli nim kontrolować. Co ty idzie? A mam pytanie. Czy przypadkiem nie zmieniałeś włosów, czy... Zmieniłem, zafarbowałem na chwilę. Chciałem wyglądać jak Mroczny Rycerz. Wyglądam jak Mroczny Rycerz, nie? Dobra, to co ty na to? Odpalamy mecha. Agent wszystko wie. No dobra, no to tego się spytam na pewności. Nie spytasz. Uruchamiajmy. Gdzie go masz? No, jest chowany. Gdzie? To tajna skrytka z ogniaczy. Boże, Mentrix, naprawdę. Dobra, bierz to i rozpoczynamy. Ale kozak, Mentrix, zrobiliśmy twojego mecha, o którym gadałeś już od kilku lat. Dobra. Ale jestem pod ekspertem. Clarence, schowaj się.
Dobra, biorę pendrive'a, ja sobie idę, siema. Okej, okay, próba 149. Conflake, przyczep się. Okej, okay. Masa. Dobra, siła. Okej, okay. Moc, dobra. Conflake, uruchamiaj. Okej, okay. No to co? Conflake, komenda, otwórz. O kurde. Dobra, Matrix, idź na tyły, pilnuj, czy z tyłu wszystkie kontrolki się świecą. Dobra. Dobra. To co, trzeba to przetestować. Okej. Okay. Conflake, czy pilnujesz go? Jasne, jasne. Dobra, to Conflake, wykonaj komendę obrót 360 stopni. Już wykonuję. Trochę to potrwa, dobra, trzeba będzie podkręcić rozróżnik. Przyspiesz co? Conflake. Dawaj moc 120 na maksa. Od razu. Szybciej, szybciej. Okej, okay, działa. Dobra, wsadziłeś gwint wszystkie masy, wszystkie firebole i tak dalej. Dobra. Okej, okay. Conflake, proszę, chodź za mną. Okej, okay, porusza się, dobra, żeby tylko niczego nie znisz. Dobra, turbowizja, sprawdźmy, czy działa. Wejdźmy do środka, zobaczymy, czy będziesz przenikał. Zapraszam, zapraszam, Conflake, dawaj, 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 dawaj. Okej. Okay. Dobra. Superancko. Zrobiliśmy mecha. Ciepło, nie? Temperatura podgrzana do 130 tysięcy spodni i spodnie się palą. Za chwilę wsadzimy cię do wielkiego kotła. W tym kotłu cię spalimy. Teraz się pal. Szefie. Mam info. Szefie, szefie, to ja jestem międzier przecież. Nie, to ja jestem międzier. Nie, to ja. Co? Nie, to ty nie jesteś międzier. Hona solo, szczawie, hona solo, kurna. Dobra, stop. Hona solo. Stop, stop. Sprawdzimy, kto jest prawdziwym międziarze. Międziarze, ty, powiedz mi, proszę cię, na jakie U kończy się słowo skrzydełko? Na Z. Dobrze. Międziarze 2, sprawdźmy, czy jesteś prawdziwym międziarzem. Powiedz mi, dlaczego ludzie płoną sobie jaja? Jestem Supermanem. Oceloty, zabrać tego gnojowicę. Już cię nie chcemy, nie chcemy. Idź się pal, wejdź do wody, wejdź. Międziarze, a zatem jesteś z przyszłości i prawdopodobnie już wiesz, że jesteś Supermanem, dlatego wiesz, że powinniśmy uratować świat i wiesz, że my jesteśmy Supermanami. Co nie? Tak, wiem. Zatem, międziarze, dlaczego tutaj przyszedłeś? Słuchaj, Henry atakuje, będziemy musieli się bronić. Ale muszę przejść jeszcze raz test na króla ocelotów, ponieważ od ocelotów będą musiały mnie szanować. Musimy mieć wielką armię ocelotów i świnie, musimy się zjednoczyć. Ale to zrobimy jak w przyszłości, więc musimy teraz się zjednoczyć, będzie fajnie. Dobra, zróbmy to. Niech będzie Supermanie. To chodźmy cię powiesić. Tak. Zatem, międziarze, powieś się o tutaj. Dobra, sama nie, ja już to w przyszłości robiłem, mówisz mi, zrobię profesjonalnie. Dobrze, wrócę za 2 godziny. Szczawico niedorobiona, idź się utop. Dobra. Zadanie. Wrócę za 3 godziny. Trzecim i już ostatnim zadaniem na króla ocelotów, międziarze, będzie pływanie z ocelotami. Wchodźcie do wody i pływajcie. Dobrze, wyjdźcie. I teraz, międziarze wielki, niedorobiony debilu, zapraszam cię na bardzo ważną rzecz. Zapraszam cię na przysięgę. Szamanie. Międziarze. Mam info. Jakie? O, w przyszłości. Byłeś w przyszłości? Tak, jestem z przyszłości. Przy użyciu czego? Maszyny.
Drewnianej czy złotozielonej? Srebrnej. Czy używałeś do tego złota? Tak. Dobrze. Czy w przyszłości troszczyłeś się o ocelotów, czy bardziej byłeś za zadaniami w The Crew? Oceloty bardziej. Dobrze. Czy zrobiłeś ślub ze mną? Dziesięć razy. Dobrze. Jesteś królem ocelotów. Sprawdźmy, czy jesteś godzien bycia królem ocelotów. Szmato głupia. Idziemy na pomnik. Mhm. Witam wszystkich na naszym komisariacie. Dzisiaj Międziar ponownie został królem ocelotów. I Międziar ponownie dzisiaj przemówi. Sprawdź tego, czy jest godzien bycia ocelotów. Międziarze, wezwij oceloty. Zobaczymy, czy jesteś godzien bycia dalej królem ocelotów i czy oceloty tobie pomogą na naszym komisariacie przeciwko Edremu. Kurde, no jabadaba. Sprawdźmy to. Oceloty. Oceloty, przybyliście do mnie. Jestem. Co robimy? Kto to? To jest nasza Alma. Duktuś V18 we własnej osobie. Człowiek, który już nie raz ukradł talerze. Jakby to powiedzieć, ta armia za mało. Dlatego podczas bitwy z Endrym, gdy już będziesz przy samym finale, użyjesz pałę mocy. Wracaj do swojego czasu. Gdzie jest twoja machina? Szczerze ci powiem, to nie wiem, jak się wraca. Zostajesz tu na zawsze w takim razie? Chyba to. Dobrze. To chodźmy obejrzeć film. Chodźmy pod rzeczkę, bierzemy mi siafteczkę. Międziarze, jako że jesteś tutaj z nami już na zawsze, to przeczekamy te 4 lata, kiedy będzie atak, kiedy Enry zaatakuje. I ty wtedy sobie pójdziesz. Ej, Szaman, a tam ci z przyszłości. Przecież oni bez mnie przygrają. Tak, ale teraz jest na świecie dużo uniwersum. Każdy uniwersum ma inne uniwersum. My będziemy w tym, gdzie wygramy, ponieważ jest z nami Superman Międziar. Przeczekamy 8 lat, będziemy atakować. Poczekajmy. Już. To. Co robimy, Szamanie? Idziesz teraz na pole bitwy. Pole bitwy za chwilę ci zdradzę. Tam pójdziesz, no i wiesz, co zrobisz. Zrobisz bum, 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 bum. A przy okazji użyjesz czegoś, czego się nauczyłeś przez całe 3 lata. Rozumiesz? Ty tego nie wiesz, że się nauczyłeś, ale gdy spałeś z otwartymi oczami w dzień, szaman, czyli ja, coś ci zrobiłem. Idź na pole bitwy i zwycięż z nami. I dodatkowo użyj tego, co ci daliśmy. Daliśmy ci ten wielki dar, więc go użyj. Okej? Okay? Użyjesz go? Dobra. Idź. Idź, wygrasz. Co to był za dar? A, zapomniałem ci powiedzieć. Odkryjesz go sam. Zatem idź. Dzięki. Do widzenia. Cześć. Do widzenia, Sieman. Ale on jest kozak, naprawdę, ten mech Mendrix, to jest jedno... Ale duże! Mendrix, co ty zrobiłeś? Spierdziałeś. Ej, co się dzieje z mechem, ej? Przepraszam bardzo, ale ten sprut mnie rozwalił. Mendrix, przez twój pierd rozwaliłeś na mecha. Przepraszam, ja... Ruchu mnie już cisnął po prostu. Zniszczyłeś nam mecha. Ej, czekajcie, przecież Clarence miał chyba zabezpieczenie przed brodami. Ty właśnie, można wsadzić pendrive'a z Clarence'em do środka i Clarence będzie pilnował tych zabezpieczeń, aby Matrix więcej już nie piernął. Dobra, to jest plan.
Dobra, musimy zebrać się wszystkich. Zbieramy Międziara wszystkich, Gwinta wszystkich, Matrixa, mnie. Lecimy, chodźcie do samolotu i jedziemy do mojego domu. Tam gdzieś w domu będzie miał mój pendrive. Dobra, dawajcie, bierzemy wszystko i lecimy od razu. Co to jest? Kim ty jesteś? Widzę bardzo serdecznie, jestem Międziar. Ale mam do przyszłości, super mega od tajemistości. Dzień dobry. Ale to ty jesteś Międziar? To tak był dzień przyszłości. Dobra, słuchaj, księżycu. Jak wyglądało moje życie, mi powie. Słuchaj, człowieku, no słoneczku. No, świetnie, aby było. Zajebiście było. No dobra, ale po co przyszedłeś? Mogłem wygrać wojnę z Międziarem. Chyba to był zły pomysł. Słuchaj, proponowałbym go spalić, zabić i w ogóle... To ważne? Zjeść. Wiesz co, no... Z wielką chęcią, zróbmy to może. Dobra, tak, dawajcie, dawajcie, lecimy. Papa, co ty Międziarze? Papa, a... Szybciej Międziar. Latać. Mam wyrzut sumienia. Cicho bądź, lecimy. A więc Enrowie, zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Zrobiliśmy atak na dom Levoniera. Przejmiemy za chwilę całego Clarensa. Użyjemy mecha i będziemy strzelać. Zrobimy pif-paf na wszystko. Tym razem już z nami nie wygrają. Ekipa The Crew nie wygra. Nas jest 500 tysięcy. Ich jest tylko 3. Gwinta przejęliśmy. Guzu-guzu przejęliśmy. Agenta przejęliśmy. Wszystko przejęliśmy. Macie jakiś problem, to wyjazd. Robimy największy atak w historii świata. Wygramy. A więc, jesteście gotowi do odpalenia rakiet rakietowych? Cały rok na to ćwiczyłem. Odpalmy je! Rakiety, chodźcie. Dalej. Więc szefie, co mamy robić? Wy zaczynajcie atakować. Atakujcie wszystko. Ludzie, którzy jeszcze przeżyli, muszą zginąć. Ja będę czekał. Poczekam na ekipę The Crew, którzy za chwilę się tu zjawią i zrobimy skok z zaskoczenia. Zaatakujemy ich. Oni nawet nie wiedzą, że my już zaatakowaliśmy. Panie Enrowie, proszę nie kaszleć. A więc lecą. Ty leć na godzinę 4 i pilnuj wszystkiego. Ty atakuj wszystko i pilnuj wszystkich rakiet. Niech wszystkie strzelają w statek The Crew. Będzie się działo, bo to ja robię największy skok świata. Lewy, co tu się stało? Ktoś zaatakował. Chyba wydaje mi się, że to Henry. Tak, to może być Henry. Dobra, Conflake, przyślij wszystkie wsparcie. Wysyłam. Matrix, lecimy do przodu. Międziar, patrz. Dobra, dawaj Matrix, lecimy. Ale ładnie. Nie wiem, wszystkie kontrolki padły. Conflake nie chce odpowiadać. Działa mi tylko jedna słuchawka. Nie damy rady. Ej, lewy. Może bym wziął tego mecha i bym go sterował manualnie. To jest zbyt trudne. Nie damy rady. Ja wiem, że to jest najtrudniejsze, ale to jest najlepszy sposób, żeby pokazanie The Crew. Dobra. Jest nas tylko trójka. Dobra. Leć, leć do bazy The Crew i przywołaj go. Conflake? Tak, szefie. Matrix leci po mecha, uruchom go. Oczywiście, lecz pamiętaj, żeby nie pierdnął. Nie pierdnął. Dobrze, odlatuje, za chwilę będzie. Plan się uda. I więc jesteś. Dawno się nie widzieliśmy, co? No i chyba dobrze. Taki był plan. Myślisz, że nie wiedziałem, że teleportowaliście się w czasie? Nie wiem, ty o tym widziałeś? Tak. Teraz wiem także, że cała ekipa jest tutaj i nie powiesz mi, że jesteś tylko ty. Jak no co zatem, jaki masz plan? Zaatakować, zniszczyć, no i wygrać. Wy nie wygracie tym razem. To jest moja ostatnia szansa na pokazanie najlepszej szansy. Wiesz, nasza też, to może zaczniemy walczyć. Zatem zacznijmy. Nie ma sprawy, Conflake cały czas żyje. Wiesz, Enrowie też żyją. Co?
Proszę, Enruf, zacznijcie atak. Trzy działka na lewego. Nie, Konflikt, gdzie są te działka? Nie widzę. Konflikt, szukaj ich. Widzę jednego w zasięgu, leci w twoją stronę. Dobra, przysyłaj tarczę. Tarcza nie działa. Uwaga, leci, nie! Dobra, my też strzelamy, dawaj ostrzał. Strzelam, strzelam. Dobra, strzelamy. Ile tych działek jest? Ponad 30 tysięcy. No to nieźle. Wow, ale strzelam, ale dostał tego ryjnego. Jasne. Zatem chodź się bić. Taki mam rozkaz od szefa Enrego. Dobra, lamusie, jestem Supermanem, a ty nie. Superman, trwa. Super Sword, ła. No to dawaj. Nigdy z nami nie wygrasz. Enrowie są najlepsi. Matrix, gdzie ty jesteś? Nigdy nie wygrasz. Czas na ostatni cios i będzie po tobie koniec. Enrowie, zacznijcie protokół Nawalanka. Po prostu to z wami koniec. Czas na rakiety i zniszczę całe jądro Ziemi. Przez to stworzę wiele planet. Swoich planet. Dam ci żyć, bo i tak już sam umierasz. Czas na atak. Enrowie, zaczynajcie. Matrix, przyspiesz. Przegrasz. Enro, są najlepsi. Enro, przed to wszystko. Nie. Oho, nie. Nie. Leci. Co? Czemu to nie wybuchło? Konflikt, co się dzieje? Coś tu wleciało? Jakiś grubas do nas wszedł i zatrzymał pociski. Nie, strzela! O kurde. O święty szamanie, matku. No i mamy, oto jest. Przylecieliśmy. Twój mech Matrix jest naprawdę dobrym pomysłem. Dlaczego go nigdy nie wykorzystaliście? Myśleliście, że co? Odwalam się od was, że już was nie chcę? Nie. To ja. To ja pozwoliłem użycia mecha. To ja stworzyłem The Crew. Ale agent, ty nigdy mi nie pozwalałeś użycia mecha. Nie. Pozwalałem. Ale ty myślałeś, że nie. Dobra. Jednostka agent, strzelajcie. I uruchomcie protokół The Crew. Dobra, to jest spadam na dół! Siąłem na midziar. Dobra, lewy, ja już jestem, mogę wam pomóc. No to fajnie, może byś tu się przyłączył, latam i strzelam już 500 lat do każdej osoby, kto tu jest. Sorry, dobra, gdzie jesteś? Podaj twoją lokalizację. Widzicie to? O kurczę, jaki widzę to. Widzę. Dobra. Dawajcie do mnie tutaj na dół, musimy się trzymać razem. I co? The Crew mówicie? Trzy osoby? Proszę bardzo. Ponad 50 osób, wszyscy się ze mną zebrali. Nie fajnie? To jest niewiarygodne. Ale fajnie. To jest świetne. Widzieliście? No to jest więcej niż... No jasne. A agent zapoczątkował go tu. I dalej jest. Jestem Mędziar. Siema. Siema, jestem Żalin z Fran. Cześć, jestem... Tam, ogień. Ja?
ty. The Crew? To jest najlepsza szansa na pokazanie, od czego jest The Crew. Atakujemy! Co? Myśleliście, że ja nie mam własnej armii? Powiedzcie mi, od czego jest The Crew? Przegrywanie. Enrowie? Atakujemy! Lecimy! Dobra, agent wyślij swoje jednostki na prawo, połowa jednostek na lewo. Niech to Matrix zrobi wszystko, co się dzieje z góry i niech robi sobie żarty z innych. Matrix, ty po prostu wszystko zgniataj. Międziar, leć do przodu. Robi się! Filip, wezwij synotików. Jednostka agent, atakujemy. Ja będę atakował z góry. Ten, kto mi latać, zapraszam ze mną. No to ja lecę. Dobra, konflikt, wszystko co się da, wszystko. Strzela, strzela. No to strzela i strzela. Patrzcie, ja na was zdranie. Pierkami i nożyce. O, przegrałem. No to się da. Dobra, konflikt. Szukaj ten raj. Szukaj, może znajdę. Dobra, tylko tu się zgniotnę, tu ciebie też, kolego. Tutaj pat... Bo mówiłem, że mój mech działa! Nie, zakopuj mnie! Nie, próbuję, nie! Co się stało? Witaj! Przybyłem ci w pomocy! Międziary zawsze... O, ale fajnie, o! Zatem szefie, słuchałem, co robimy, panie... Słuchaj, powinniśmy zacząć tego ciąć. Okej, Conflake. Zniszmy to. Conflake, komenda, przywołaj. Proszę bardzo. Oto twój pendrive. Tylko teraz jeszcze wczepić. Matrix, jak tam ci idzie? No zacko! Masz, że nawet lepiej niż lepiej! O, ten mech jest niesamowity! To musimy go zniszczyć. Jak wybuchniemy, to autodestrukcja zrobi się tak ogromna, że zabije wszystkich Endrów. Co ty na to? Co? Zniszczymy? Co? Halo? Autodestrukcja zniszczy wszystko. Musimy. Lecę do ciebie. Nie ma co. Nie ma powietrza, Nie ma powietrza. Ninja, Szaman potrzebuje naszej pomocy. Chodźmy go uratować. Szaman, Nie, boję się. Szamanie, przyszedłem cię uratować, Szamanu. Gdzie jest Międziar Ocelotowy? Poszedł cię uratować. A, to my zaczekamy. No, zaczekamy. Fajnie się to piją ci wszyscy. No, fajnie wygląda. Zabawniesz sobie łapę. Zbroje. A ta zbroja podobno ma być zniszczona, tak w ogóle. No w ogóle chyba będzie koniec świata. Enry chyba wygra. A, jutro obiad na 13. A dobra, a to co, obstawiamy kto wygra? Dobra. Jest, to będę wsadzony. Ktoś mi działa na obtyłek! Matrix, wychodź z tego mecha, szybko! Co? Ja nie chcę! Nie! Co? Wybuchnie? Conflake. Zabieraj nas stąd, jak najdalej. Wysyłam wszystkie jednostki. Agent, jak ci idzie? Możesz przysłać tutaj twoją bazę? Bardzo fajnie, nawalamy się ze strami. Właśnie się bije z Jelin z Francem. Fajny gość. Czy możesz przysłać bazę? Tak, chyba mogę. Asystenci, wysyłajcie bazę. Zbierajcie wszystkich ludzi, musimy uciekać. Chodź, idziemy, atakujemy. Podlatuję, zbierajcie się. Zbierać wszystkich. Enrowie, to był nasz ostatni spotkanie. Ekipa The Crew? Wszyscy do bazy agent. Ale to fajnie wybucha. Jak te budynki fajnie wybuchają, takie pif, paf, bum, bum, kabum. Po was, wy brzydkie budynki. To jest mój dom. O. No, ja idę na końcu. Siema. No to co? Fajnie było. Udało się. Tak, udało się, nareszcie. Wreszcie chyba też skończyliśmy z Enrym. To jest najważniejsze. To co teraz? Chyba należy nam się jakiś mały urlop. Nie, pytam w sensie, gdzie kierować. A, kieruj na bazę The Crew. Tam sobie pogadamy. No dobra. Asystenci, baza The Crew, lecimy. Dobra.
się do Neklasa. Pół miesiąca niewoli. To co teraz? Dekru i tak dalej. Będziemy się dalej rozwijać i... No, jak widzisz, budynki nowe powstają. A co to jest dokładnie? Tam będziemy testować różne rzeczy. Bo na tej trawie zniszczyliśmy przez przypadek troszeczkę hangaru, jak Matrix w mechu weszedł. Więc no, musimy mieć jakiś nowy pokój. A co zrobisz, no, z The Crew i tak dalej? Was jest piątka, znaczy no niby trójka, bo no, Gwinta nigdy nie ma. Jak nie ma, koordynuje akcję, on filmuje wszystko z tyłu, no, z komputerami i tak dalej, bo pracujemy w terenie. Zresztą mam za niedługo znowu, że się wyjeżdża na swój planet. Ale wiesz, mamy ponad 50 nowych członków chętnych do The Crew, no to... No w czym problem? Jest od wyboru do koloru. Ale wy i będziemy mieli dużo osób. Tekro będzie się rozwijać, będzie kiedyś sterowany 100 osób, ale i będzie kozacko. Będziemy jeszcze bogatsi. Lewy. Co? Ci ludzie idą do mnie. Gdzie do ciebie? No wtedy co Matrix pracował w Recru, to ci ludzie idą do Recru. Ja stworzę nową jednostkę, Recru. To ty ich wszystkich zabierasz? Tak, nawet Jelinsa Franca? Wszyscy będą pracować dla mnie, w Recru. Skąd wiesz, że oni się zgodzą? Zgodzili się, tak to bym ich nie zabrał na tą bitwę. Nie, ty jak zwykle wszystko psuje. Nie, dobra, siedź sobie tutaj, idę do chłopaków. No dobra, będę siedział. Tylko się zeszczałem w majty, dzieski. No to że chłopaki, chyba po tylu latach w końcu zabiliśmy tego Enrego i tak dalej. Macie jakieś plany, co teraz dalej? No bo no, chyba urlop by się przydał jakiś dla każdego. Wraz z Międziarem jedziemy do wioski Ocelotu. Elo, elo. A, wiesz, jakieś tam wojna świni mają. No a ty, Matrix? Nie, ja tam nigdzie się nie ubieram. A poza tym mamy pewny problem. Jaki problem? Gdzie jest Latinius? Właśnie, co się stało z Latiniusem? On nas... On nas tam specjalnie wsadził, to była pułapka. Dobra. Po urlopie go poszukamy. Ja chyba muszę sobie jechać kupić jakiś nowy dom. Dobra, siema. No to jest, idę. Słuchajcie, jest dwóch Międziarów. Musimy teraz zadecydować, kto będzie królem ocelotów. Ja! Nie, to ja będę królem ocelotów. Nie, to ja. Przecież ja mam być. Nie, to ja. Nie, ja! Nie, ja! Dobra, stop! Zróbmy walkę ze smokiem. Poczekajcie, wezwijmy smoki. Smoki się skończyły. Co teraz robimy, Latiniusie? Przejąłeś dowodzenie. I to ty zamanipulowałeś moją śmierć. Oczywiście. Zaczniemy atakować. Zegar myśli dalej jest w rękach Matrixa. Jak w rękach Matrixa? W innej rzeczywistości, uniwersum. No dobra, a to trzeba rozkichać zagadkę tego zegara.